Cześć, witam Was w pierwszym filmie serii poświęconej Playwrightowi. Jest to jeden z najnowszych frameworków do tworzenia testów automatycznych. Jest wspierany przez Microsoft. Zastanowimy się skąd się wziął i czy warto dać mu szansę. Na początek, króciutka lekcja historii. Jak wszyscy doskonale wiemy, testy automatyczne. Aplikacji webowych zaczęły się tak naprawdę z Selenium, przynajmniej jeżeli mówimy o testach UI. -a. I to jest 2004 rok. Później Selenium dominowało, ale ostatnie lata pokazują, że jest zapotrzebowanie na rynku na nowe frameworki. I dzięki temu mamy m.in. Cypressa, mamy Papetira, czy ostatnio w 2020 roku widzimy, że Microsoft ogłosił powstanie Playwrighta. I skąd się taki Playwright wziął? Więc zaczęło się od tego, że Microsoft zatrudnił dwóch najpopularniejszych kontrybutorów Papetira i zlecił im zbudowanie nowego narzędzia do testów automatycznych. Jak sami o sobie pisali na jednym, jednej z wersji, jednej z wersji Readme na Githubie, są oni tym samym zespołem, a przynajmniej byli wtedy, tym samym zespołem, który pierwotnie tworzył Puppeteer dla Google, co pokazało, że jest zapotrzebowanie na frameworki do testów end-to-end, a w przypadku Playwrighta chcieliby iść krok, o krok dalej i zaoferować te same funkcjonalności dla różnych silników przeglądarek. Yy, bardzo ważne było dla nich to, żeby Playwright był niezależny i utrzymywany przez społeczeństwo. Co za to możemy testować? Możemy testować aplikacje na Chromie, możemy testować aplikacje na Edge, Firefoxie, Operze Safari. A także y, są podejścia do testowania aplikacji na Androidzie i iOSie. Na czym możemy uruchamiać testy? Ano na wszystkim. Y, możemy pisać testy i uruchamiać je na Windowsie, na Linuxie i na macOSie. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jeżeli chodzi o języki programowania, które które wspiera, wspiera playwright, no to mamy typescript, więc javascript, mamy javę, mamy pythona, mamy dotneta i istnieją też nieoficjalne porty, nie wspierane de facto przez Microsoft, ale bardziej już przez, przez samą społeczność, porty na Go i, 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 i Crystal. Dlaczego warto przyjrzeć się Playwrightowi? Zacznijmy od tego, że poniekąd zaletą Playwrighta jest to, że jest wspierany przez Microsoft, więc stoi za nim duża firma. Co oznacza, że jest mała szansa, żeby upadł, a przynajmniej w najbliższym czasie. Jest open source. Kod jest otwarty, każdy może być kontrybutorem. I, i, I dołożyć cegiełkę. Wspiera wiele języków programowania, o czym już widzieliśmy, minimalna konfiguracja. Właściwie jeżeli wiemy, co robimy, to niecała minuta od zainstalowania paczek, jesteśmy w stanie pisać swoje pierwsze testy. Jest szybki i stabilny. Jest szybki i stabilny i co sami zobaczycie, pisząc swoje. Pisząc swoje pierwsze testy. Kluczowe funkcje. Warto tutaj zaznaczyć, że dla mnie domyślnym edytorem kodu będzie VS Code i ma on wbudowany test runner do Playwrighta. I jest to de facto dla mnie zaleta. Jeżeli chodzi o samego Playwrighta, to ma wbudowany Auto Wait. Nie trzeba dodawać nic na sztywno. Wszystkie funkcje oczekujące na konkretne obiekty i elementy na stronie po prostu oczekują aż, aż one się pojawią. Ma wbudowane raportowanie, które można skustomizować. Nie wyklucza to korzystania z zewnętrznych reporterów, ale ale nie jest to potrzebne. Mamy wbudowane narzędzia. Do tego by default wspiera testy regresji wizualnej. Możemy tworzyć screenshoty i je porównywać. Screenshoty na różnych portach, Może, mogą to być przeglądarki. Możemy tworzyć screenshoty na różnych urządzeniach, z różnych urządzeń. Czy to, czy to mobilnych, czy nie. Ma wbudowany CodeGen, a więc narzędzie, które pozwala nagrać test, wyklikując coś na stronie i konwertuje sobie to potem do, do kodu, który jest wykonywany. Trace Viewer, więc podobnie jak w przypadku no, na przykład Cypressa, mamy informacje o tym, co się dokładnie działo podczas na przykład faila, ale nie tylko, to można odpowiednio skonfigurować. Gotowy do użycia obraz Dockera, który możemy też wykorzystać do uruchamiania testów na ci -u. No i sama konfiguracja CI-CD jest bajecznie prosta. Na sam koniec warto wspomnieć o ankiecie z zeszłego roku State of JS. W której ankietowani wskazywali Playwrighta jako jeden z frameworków, który cieszył się w ostatnich latach największym zainteresowaniem. Widzimy, że jest, że, że jest trend odpływania troszeczkę testerów, użytkowników od pozostałych frameworków. Nieduży, ale, ale zwłaszcza jakby no cypress dalej jest popularny. PoPetir też, natomiast powoli odpływają użytkownicy od pozostałych frameworków i, i, i nie ciągnie już ich tak do, do nich. Natomiast wszyscy dalej są zainteresowani tym playwrightem. To, co trzeba tu zaznaczyć, to to, że ankieta dotyczyła frameworków JavaScriptowych. No, i to są odpowiedzi ankietowanych. Tak? To wcale nie oznacza, że Selenium na przykład wcale nie jest popularne. Ono dalej jest popularne. Natomiast wśród tych konkretnych ankietowanych playwright budził jakby najbardziej pozytywne emocje. To tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was do następnych filmów. Z serii, z serii o Playwrightie. Będziemy się nim bawić, będziemy tworzyć testy. Tutaj macie wszystkie źródła. One będą też w opisie filmu. I ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.